Minister edukacji nieoczekiwanie zabrał głos. Matura już za pasem, uczniowie w pocie czoła dopinają ostatnie przygotowania i szlifują wiedzę. Dariusz Piątkowski postanowił za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikować krótkie nagranie. Minister edukacji kilka dni przed pierwszymi egzaminami maturalnymi zabrał głos. Nagranie z jego radami obiegło już sieć, uczniowie docenią takie wsparcie? Minister edukacji powiedział kilka słów od siebie, maturzyści zaskoczeni ponad 272 tysiące. Maturzystów już w poniedziałek 8 czerwca o 9 rozpocznie egzamin, przez niektórych nazywany najważniejszym w życiu. W tym roku oprócz intensywnej nauki musieli sobie też poradzić z ogromnym stresem. Nie byli pewni, czy egzaminy w ogóle się odbędą oraz kiedy. Wszystko przez epidemię, która skomplikowała również kolejne terminy, NP. Te dotyczące rekrutacji na studia oraz otrzymania wyników maturalnych. Dariusz Piątkowski postanowił dodać nastolatkom nieco otuchy, na Twitterze Ministerstwa Edukacji pojawiło się nagranie. Trzy lata albo cztery lata nauki, plus kilka dodatkowych tygodni na naukę, zrobiły swoje. Na pewno jesteście dobrze przygotowani do egzaminu. Teraz trzeba troszeczkę luzu, trochę spokoju, uśmiechu, tak aby w poniedziałek i kolejne dni przystąpić wypoczętym do kolejnych egzaminów i żeby je zdać jak najlepiej, tak jak potraficie, mówił w specjalnie opublikowanym wideo Dariusz Piątkowski. Egzaminy będą trwać do końca czerwca. Minister edukacji zaznaczył, że matura, tak jak każdy większy egzamin, jest mocno stresujący i warto te kilka dni przed poniedziałkiem wykorzystać nie na dokładanie sobie nauki, a na zaserwowanie odrobinę luzu. Dariusz Piątkowski jest pewien, że uczniowie są bardzo dobrze przygotowani, dlatego nieco oddechu dobrze im zrobi. Dwa. Kobieta przeszła przez prawdziwy koszmar. Rodzina sprzedała ją, aby spłacić dług. Przypomnijmy, że tegoroczne matury potrwają do 29 czerwca. Nowością dla maturzystów może być brak egzaminu ustnego z języka polskiego, wszystko ze względów bezpieczeństwa. Będą go zdawać jedynie osoby, które planują dalszą naukę na uczelni poza granicami Polski. Uczniowie będą pisać egzamin w ławkach z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu, mogą mieć ze sobą wodę, powinni też przynieść własne przybory pisemne. Nie wolno przynosić maskotek czy książek. Źródło: Twitter.